Jak to było z tym kandydowaniem do Parlamentu Europejskiego? To była pani ambicja? Samodzielnie pani do tego dążyła? Czy coś zaproponowano to pani? Propozycja pojawiła się, czym byłam niezwykle zaskoczona. Potrzebowałam czasu, aby się nad tym zastanowić, dlatego że jest to ważne dla każdego, dla mnie też, więc nie chciałam zbyt pochopnie podejmować decyzję, ale ponieważ otrzymałam ten czas na zastanowienie się, zdecydowałam jednak, że będę kandydowała. Oczywiście powodów jest kilka. Przede wszystkim myślę, taki najważniejszy powód to jest taki, że jestem wielką entuzjastką Unii Europejskiej. Wierzę w wielką Unię Europejską. Kiedy podróżuję po świecie, czuję się jako człowiek wielkiej, zjednoczonej Unii. Czuję się jako człowiek, który pochodzi z Unii i z kraju, który nie musi mieć ani kompleksów prowincji Europy, ani kompleksów w ogóle biednego kraju. Tak więc myślę, że to moje odczucie, jakie zawsze mam, kiedy podróżuję, spowodowało, że mogę coś właśnie dla tej wielkiej Unii zrobić. Nie jestem wielkim politykiem, nie jestem w ogóle politykiem i chyba nigdy takim prawdziwym politykiem nie będę, ale myślę, że tym, czym zajmuję się przez całe swoje życie zawodowe, zawsze zajmowałam się edukacją, zawsze byłam nauczycielem, począwszy od szkoły podstawowej, a dzisiaj jestem nauczycielem akademickim. Zajmuję się również też kulturą, wykładam przedmioty związane z kulturą. Także z racji i mojej wiedzy, ale także dużego doświadczenia, myślę, że mogę być równoprawnym partnerem w dyskusji i w pracach na temat właśnie kultury i oświaty. Czyli rozumiem, tutaj chce pani swoje ziarenko, że tak powiem, dodać kulturalne, czyli związane no, z profesją, z którą pani się zajmuje. Myślę, że tak. Że myślę, że właśnie w tym mogę się sprawdzić, w tym mogę pracować. Jest to dla mnie wielkie wyzwanie. Po drugie, myślę, że inna komisja, mianowicie komisja równouprawnienie, prawa kobiet i równouprawnienie, myślę, że to jest też komisja, która może mnie zainteresować, dlatego że przez 2 lata pracowałam w Partii Kobiet i wyciągnę. No właśnie, tutaj chciałbym to ten, bo niby nie jest pani z polityką związana, ale już jakiś zaczątek, taki pewien element w pani życiu wystąpił, bo właśnie była pani związana z tą organizacją. Tak, byłam związana i to przez... Nadal jest. Nie jestem, ale przez 2 lata byłam z Partią Kobiet związana i zarządzałam strukturami wojewódzkimi i przez jakiś czas byłam wiceprzewodniczącą struktur centralnych. Tak więc wiele się nauczyłam, dlatego że Partia Kobiet stawiała na sprawy kobiet, ale stawiała też na to, abyśmy się nauczyły, abyśmy były profesjonalne w tym, co robimy. Więc to był moment, kiedy nauczyłam się pewnych rzeczy, miałam okazję poobserwować wiele rzeczy. Natomiast myślę, że wówczas nie był to moment, kiedy byłam naprawdę do tego gotowa. Wówczas chyba bardziej byłam zajęta pracą zawodową, karierą naukową. Myślę, że w tej chwili czuję tak, że to jest dobry moment. Ma pani jakiś taką myśl swoją właśnie przewodnią, z którą pani chciała tylko parlamentu iść? No bo zawsze jest ten program, ta spójność całej takiej tutaj struktury, która startuje w wyborach, ale może ma pani coś takiego, a może już wie, a może jeszcze nie, bo to wiadomo zawsze wyjdzie w trakcie, co chciałaby pani no, do tej Europy zanieść? Nie wiem, może na przykład jakieś... Tak już tutaj rzucam jakieś Dni Kultury Polskiej, może albo coś z tym związanego, może jakaś muzyka, bo jest bezpośrednio pani z muzyką związana, którą można by rozpowszechniać, tak zwaną tą powszechną promocję prowadzić Polski w Europie, która jest duża i wspólna, ale wciąż jeszcze ta Polska nie do końca jest chyba tak znana w niektórych z tych krajów. Myślę, że pomysłów może być wiele. Tak jak kolejne pomysły pojawiają się w teatrze, które realizujemy. Myślę, że jeśli będę miała taką możliwość, to na pewno będę miała wiele ciekawych, nowych pomysłów, które można zrealizować. Ale myślę, że właśnie te pomysły, które chciałabym realizować, one chyba są podyktowane przede wszystkim tym, że to, co zawsze podkreślam w rozmowie z ludźmi, w rozmowie ze studentami, żebyśmy nie zapominali o naszej tożsamości, że jesteśmy taką jedną wielką globalną wioską, ale żebyśmy pamiętali, że każdy z krajów jest inny, ma swoją tożsamość, ma swoją historię i żeby mieć szacunek dla drugiego człowieka, który ma inną historię i inną sztukę, to powinniśmy przede wszystkim szanować to, co my mamy, ten cały bagaż dziedzictwa, który za sobą niesiemy, dlatego że to decyduje o tym, o naszej niepowtarzalności i naszej inności w tej właśnie Unii Europejskiej.
Jest pani kandydatką z regionu, no bo często się zarzuca właśnie, że kandydaci są spoza, no ale pani jest to z Grudziądza, dosyć wysoko na liście, jak na taki, powiedzmy, nazwijmy to w tej dużej polityce pierwszy raz. No, czy to będzie atut? Myślę, że tak. Powiem, że jestem bardzo mile zaskoczona. Myślę, zastanawiałam się, skąd to czwarte miejsce, ale myślę, że mam nadzieję, że tak jest, że jest to dowód uznania mojej pracy dotychczasowej, którą robię dla tego miasta i dla regionu, bo wiem zawsze, czy zajmowałam się tylko chórami, byłam w Polskim Związku Chórów i Orkiestr, czy później, kiedy zaczęłam zajmować się właśnie kulturą grudziącką. Myślę, że zawsze pamiętałam o naszym mieście i pamiętałam o regionie. Wszystko, co robiłam, to robiłam dla naszego regionu, dla naszego miasta i zawsze to będę podkreślała. I myślę, że taką myślą przewodnią mojej kampanii będzie to, że będę zawsze podkreślała, że jestem z Grudziądza. No i jeszcze tutaj dodam na koniec, bo w eurowyborach już mieliśmy wiele niespodzianek. W różnych partiach, nie będę tu teraz wspominał, gdzie osoby z dalszych miejsc nagle okazywały się. No w pewnym sensie może być atutem, że były minister finansów jest na jedynce. Tutaj poseł Zwiewka, który też no, różnie go oceniają, jest powiedzmy ten. Czy liczy pani na ten element zaskoczenia i na niespodziankę dla wyborców? Bo jest pani znana nie tylko w Grudziądzu, ale też w Bydgoszczy i w innych miastach regionu. Ja myślę, że każdy, kto się decyduje na startowanie, w jakimś sensie głęboko w sercu wierzy w to i na pewno we mnie to też tkwi. Byłoby to niezwykle wspaniałym zaskoczeniem. Ja chcę swoją pracę, kandydując do Europarlamentu, chcę swoją pracę przede wszystkim poświęcić na wspieranie liderów tej listy. Aczkolwiek nie wykluczam swojego udziału i nie wykluczam swojej własnej kampanii. Jakiś taki przekaz dla pani wyborców, może takim jednym, dwoma zdaniami? Jestem, szanowni państwo, z Grudziądza i to będę zawsze podkreślała, że moja praca, którą wykonuję, jest dla tego miasta, dla tej kultury, dla sztuki, dla edukacji. Jeśli państwo uznają, że mogę być godnym reprezentantem państwa w Europarlamencie, bardzo proszę o głos.